Witam. Dziś chciałbym zaprezentować kanalizację niskoszumową Wawin AS. Kanalizacja ta składa się z rur i kształtek wykonanych z polipropylenu ze wzmacniaczem mineralnym. Materiał ten nazwany jest Astolan. Odpowiadając na potrzeby rynku, kanalizacja niskoszumowa może również służyć do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków, ale ścieków deszczowych. Uzyskujemy to za pomocą zastosowania opasek termokurczliwych doszczelniających. Mamy w ofercie opaski termokurczliwe doszczelniające do systemu niskoszumowego. Montaż opaski należy rozpocząć od wyjęcia jej z folii. Opaska posiada wewnątrz taśmę zabezpieczającą masę butylową. Również należy te taśmy usunąć. Podczas montażu opasek termokurczliwych bardzo istotne jest stosowanie rękawic ochronnych, ponieważ będziemy również używać sprzętu generującego wysoką temperaturę. Opaskę mamy przygotowaną do montażu. Wcześniej została przygotowana również rura. Została ona ucięta, sfazowana, zaznaczona została głębokość wsunięcia oraz została posmarowana środkiem ułatwiającym poślizg. Należy teraz przygotować połączenie kielichowe. W tym celu bosy koniec przygotowany umieszczamy w kielichu kształtki, którą jest trójnik. Dociskamy do końca, widoczne zaznaczenie. Kolejnym krokiem jest przygotowanie miejsca połączenia, czyli odtłuszczenie kielicha i końca rurki. Używamy do tego specjalnych środków do czyszczenia rur tworzywowych. Czyścimy zarówno kielich, jak i bosy koniec wsuniętej rury. Tak przygotowana rura, tak przygotowane połączenie musi odparować, po czym możemy nasunąć wcześniej przygotowaną opaskę. Nasuwamy ją od góry, uważając, żeby nie przykleiła nam się we wcześniejszej fazie. Dociskamy ją do połączenia kielichowego. Teraz możemy przejść do opalania przygotowanej opaski. W tym celu ustawiamy opalarkę z ciepłym powietrzem w granicach 120-200 stopni w zależności od temperatury zewnętrznej. Podczas nagrzewania należy pamiętać o tym, żeby strumień ciepła kierować w centralną część opaski. Powoduje to równomierne odkurczanie się opaski na połączeniu kielichowym. Nie należy dopuścić do miejscowego przegrzania opaski, a tym bardziej do uszkodzenia rury poprzez nagrzanie ją jej punktowo w jednym miejscu. Widzimy, jak następuje przetopienie materiału. Materiał się upłynnia, co powoduje odkurczanie się opaski na rurze. W przypadkach takich jak tutaj, gdzie opaska nam się podwinęła, możemy docisnąć ją za pomocą rękawicy bądź wcześniej przygotowanej szmatki. Opalanie za pomocą opalarki z gorącym powietrzem trwa zazwyczaj kilka minut. Dużo szybciej wykonuje się opalanie za pomocą palników. Natomiast zawsze opalarka z ciepłym powietrzem będzie narzędziem bezpieczniejszym. Robimy to bardziej równomiernie, bez miejscowych przegrzań. Zbliżamy się do końca ogrzewania. Należy jeszcze wzrokowo sprawdzić, czy opaska przylega nam w każdym miejscu do połączenia kielichowego. Jeżeli tak, można zakończyć zgrzewanie. Teraz należy z
sprawdzić jedynie, czy na obwodzie opaska przylega w każdym miejscu do rury. Jeżeli nie, należy ponowić proces dogrzewania w tym miejscu. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w katalogu technicznym kanalizacji wewnętrznej Wawin. Zapraszamy również na naszą stronę internetową oraz na kanał YouTube.